Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry The Binding of Isaac Afterbirth. No i po ostatnim odcinku, jeszcze zanim go w ogóle wrzuciłem, nagrywam kolejny. Ostatnio nie poszło, nie będę wam tam spoilerował, pod koniec się niestety niefajne rzeczy podziały, ale kto nie widział, to niech sobie obejrzy i lecimy od razu z kolejnym ranikiem. I tak naprawdę, no co, ostatnio był Lazarus, no to teraz spróbujemy Samsona. Tego Lazarusa na razie odstawię, no bo nie jest on wcale jakąś najświetniejszą, powiedzmy, postacią. Także spoko, lecimy Samsona, lecimy hard. Samson jako jego taka, oczywiście hard mod, jako jego pasywka, to nie wiem co to jest. Czy jak on dostaje obrażenia, to się zwiększa jego damage, czy jak im dłużej bije w danym pokoju, tym się zwiększa, więc zaraz zobaczymy. Oczywiście kto lubi tą serię u mnie oglądać, niech zostawi kciuka w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. I może ktoś zobaczy... co to jest za itemek, czy on jest fajny? Poczekajcie, o nie, to są te, które trzeba, tak jakby możemy poustawiać i one dopiero lecą. To jest średni item, to ja resetuję. Chciałem zobaczyć, czy to jest na pewno to. Tutaj niestety ten, okej, okay, zwykły basement i okej, okay, możemy lecieć. Więc tak jak mówię, no kto tam, komu się ta seria podoba, może zostawić kciuka w górę. Może ktoś do mnie trafi, nie tylko ze względu na Shakesa, a właśnie na Isaaca, chociaż na razie w tym Isaacu, no to jesteśmy dosyć dużymi nobami, nie oszukujmy się. Okej, okay, no z tego co widzę, to mu ten damage nie rośnie, mimo że, chociaż my tutaj chyba w miarę szybko rozwalamy, ale no zobaczcie, że bijemy dosyć długo w tym pokoju i nie rośnie, czyli widocznie jak on dostaje obrażenia, no to to mu właśnie wzrastają, te jego obrażenia, więc spoko. Aha, ja teraz wszedłem sam w ognisku, no dobra, no trudno. Jakby na tym pokoju, jak stracimy czerwone serce, to jeszcze nic się nie dzieje, więc nie ma tragedii, to moja głupota, musimy się tutaj delikatnie rozgrzać, no wyłaź. No ten hard mod, co wam mogę powiedzieć, no jest dosyć ciężki, no tutaj sami widzicie, że jest bardzo dużo tych takich przeciwników challenge'owych. Co to oznacza? Że są po prostu kolorowi, każdy kolor przeciwnika coś tam oznacza, na przykład czarny, że ten przeciwnik wybucha po zabiciu, niebieski to tam to wylatują z niego pociski przeważnie, co tam jeszcze jest czerwony, to można z niego serce wydropić, no generalnie są też mocniejsi, nie? Każdy z nich jest mocniejszy, ale to chyba wiecie. Dobra, tutaj cyk i tu widzę, że mamy niebieski kamyczek, więc od razu go weźmiemy, jak tylko będziemy mieli jakąś bombę. Co tam jeszcze jest? Jest taki bordowy, który... świetnie. Jest taki bordowy, którego jak pokonamy, to on się zamienia w taką papkę, powiedzmy, i musimy tą papkę rozwalić, bo inaczej on się zrespi. No dalibyście jakąś bombę, bo już tu widzę, że drugi niebieski kamyk jest. No nie fajnie, że nie dostajemy, no ale trudno. Dostaliśmy też obrażenia, głupio, ale mówię, no na tym pierwszym piętrze jeszcze się nic nie dzieje. O, ten tutaj respi bomby, przydałoby się, żeby się przeniósł do... O nie, 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 dobra, ledwo. Przydałoby się, żeby się przeniósł do tamtego pokoju, ale okej, dostaliśmy z niego 4 bomby, świetnie. Dobra, super się zapowiada, jest git, więc... Nie wiem, co ja zrobiłem, nie pytajcie nawet. Dobra, no bombkę odzyskaliśmy na szczęście, więc nie ma tragedii. Okej, okay, gdzieś tutaj jeszcze był chyba na dole, był niebieski kamyczek. Tutaj był, nie, gdzie? Jeszcze jeden był z tego co kojarzę, chyba na górze. W takim razie, dokładnie na górze, więc bierzemy. I 2 bomby, więc spoko, odrobiliśmy tamtą, którą straciliśmy w bardzo głupi sposób, no ale niestety tylko jedno niebieskie serce, więc to też nie jest jakieś fajne dla nas. Dobra, tu jest duże pomieszczenie, oni mają bardzo duży range, więc musimy uważać, żeby nie wejść jakoś głupio w pocisk. Cyk, tego rozwalimy. Kolejny cyk, dobra, jeszcze nie padł, w ogóle ich dużo tu bardzo jest, nie lubię takich dużych pomieszczeń, no ale co zrobić. Strasznie ma fajne te pociski, te łzy, ten Samson, taki ten range ma chyba duży i te tirsy nawet takie w miarę fajnym poziomie. Okej, okay, czy tu jest niebieski kamyk? Nie ma, ale mamy treasure room. Double shot, okej, okay, to jest bardzo dobry itemek, spoko, super się zapowiada. Teraz tylko nie zepsuć z własnej głupoty, nie zepsuć właśnie sobie tutaj tego podejścia. Mamy jeden kluczyk. Aha, to jest coś takiego, że jak się ranimy, to nam, w sensie jak się ranimy spacją, to nam daje tak jakby... To nam daje coiny, jak sami zresztą widzicie, ale okej, nie interesuje nas to. Wrócimy jeszcze do tamtego dużego pokoju, zobaczymy, może coś fajnego nam się uda wydropić. Czy są tu jacyś przeciwnicy? Nie ma, co ciekawe. Mamy tam 2 tabletki, czy chcielibyśmy 2 bomby za nie tracić? No wydaje mi się, że nie. Obydwie są undefinite, ale zrobimy to, zobaczymy. Może się opłaci, czemu by nie spróbować. No tu nam...
Co jest? Czemu nie możemy tego podnieść? Ej, co jest? Czemu nie możemy pilsa podnieść? To jest... O, jakoś użyliśmy. Ale czemu on te pilsy wyrzuca? To nie jestem pewien. Czy ja tutaj kontrol przypadkiem trzymam? Nie, no nie trzymam, nie wiem. Dziwna sprawa, okej, użyliśmy ich, w sumie były neutralne, więc no średnio, bo dwie bombki za nie użyć. Tak sobie, ale okej, lecimy. Dobra, mamy tego bossa, on tutaj spawni muchy, ale jest generalnie bardzo papierowy, więc wydaje mi się, że go w miarę szybko porobimy. No i co? No będę chciał tutaj na tych pierwszych, powiedzmy, dwóch poziomach wszystko w miarę ogarnąć, natomiast na kolejnych, no to treasure room, ewentualnie sklepik, speed up, to tak średnio, ewentualnie sklepik i lecimy do bossa i kolejne piętro, bo jednak te rany nam tutaj, jak sami widzicie, dosyć długie wychodzą, więc będę chciał to troszeczkę przyspieszyć. No ale zobaczcie, że z tym no jeszcze głupio dostałem, z tym double shotem idzie to naprawdę bardzo fajnie. Mamy czar, który nas może trollować i możemy wejść na przykład do kolejnego pokoju, a to nas cofnie do jakiegoś zupełnie innego, więc to akurat nie jest nic sympatycznego. Czemu on wyrzuca itemki? No co jest, ej? To jest dziwna sprawa. Ja tutaj przecież nic nie trzymam. Kurde, dziwna sprawa. Tak jakbym miał kontrol cały czas przytrzymany. Okej. A nie, znowu wyrzucił. No co jest, kurde? Nie wiem, dziwna sprawa. Dziwna sprawa, nie, to raczej nie jest wina postaci, to jest wina raczej moja. Ale tutaj no przecież tak jak mówię, nie trzymam kontrola, nic mi nie leży na klawiaturze. Ani jednej, ani drugiej, bo mam dwie. No dobra, trudno, no najwyżej będziemy grać bez trinketów. Coś tutaj się ewidentnie zepsuło. Tamten trinket i tak jest średni, to tak swoją drogą. Dobra, tu musimy to jakoś ograć samymi obrażeniami. No ale widzicie, no double shot swoje robi. Okej, cyk. No tylko niestety monetka, przydałby się niebieski kamień, koniecznie. Dobra, tu jest mini bossik, którego musimy rozwalić. On w nas strzela i też brimstone'em wali. Okej, cyk, teraz od boku. I już powinniśmy go zepsuć, rozwalić. I mamy health upa, więc to jest jak najbardziej na plus. Przy okazji się wyleczyliśmy. I jest jakiś trinket. Ciekawe czy go, no też go wyrzucił, no niestety. Coś ja mam tutaj zepsute, widocznie. Nieraz tak mam, jak wiecie, jak przypadkiem się oprę o kontrol czy coś na drugiej klawiaturze, którą mam troszkę niżej na biurku. Ale teraz tak się nie dzieje, więc nie mam pojęcia, no trudno, no tak jak mówię, gramy bez trinketów, tych takich pobocznych, nazwijmy to. I tu już straciliśmy głupio serce, więc jeżeli stracimy jeszcze jedno, to możemy się pożegnać z Devil Roomem. No i cóż, no rozkojarza mnie to, nie oszukujmy się, ale okej. To jest fajny trinket, bo jest, dropi nam więcej czerwonych serc, no ale też go wyrzucimy. No trudno, challenge'ik mały, gramy bez trinketów, ja tu muszę później ogarnąć, o co chodzi. Ale okej, mamy już bossa, dobra, teraz tutaj nie stracić żadnego serca, mam nadzieję, że mi się to uda. Na dystans będziemy tu próbować ich brać, generalnie. No, wyskakuj z tego, no dawaj, no. Dobra, cyk. Teraz jest tutaj to mięcho, rozwalamy, cyk. I teraz tego postaramy się też jakoś w miarę na dystans. Cyk i dobra, i wszystko, i mamy kluczyk, tu jest jakiś niebieski kamyk. No niestety nie, dobra, no to jeszcze nie tracimy szansy na Devil Room i lecimy od razu na bossa, chociaż ten boss jest akurat dosyć ciężki, dobra, jakieś tam osiągnięcie nam wleciało przypadkiem. Ten boss jest dosyć ciężki, nie stracić na nim serduszka będzie, tak jak mówię, no ciężko. Ale okej, no postaram się tutaj skupić. Póki co w ogóle nie raszuje, tylko w nas strzela, co ciekawe. O dobra, teraz będzie rasz. To są trzy rasze i on się zmęczy, dokładnie. I go teraz doklepiemy, cyk, cyk, cyk. Dawaj szybko, okej, zleciał. I mamy Devil Room, więc okej. Udało się, na szczęście. I co w tym Devil Roomie? Czy ta nasza spina była tego warta? Zobaczmy. Damage up i tearsy nam się zmieniają na takie, można powiedzieć, na fearshoty, czyli po prostu będziemy ostraszać przeciwników, jak najbardziej spoko. Dobra, lecimy teraz do treasure roomu, już tu w sumie prawie całe piętro żeśmy sobie ogarnęli, więc co, no zostaje nam treasure room i lecimy na kolejne. Tam nie wchodzimy, bo mamy za mało życia, jakby nie było, przypadkiem bierzemy te trinkety, ale cały czas no usilnie je wyrzuca, nie mam pojęcia czemu. Cyk, dobra, mamy jakąś tabletkę, telepils. No i tak średnio w sumie. Ej, gdzie tu jest wyjście, bo nie widzę. A to jest secret room, tam po prawo trzeba wejść, dobra, niech się te kolce schowają.
i cyk, dobra, wyszliśmy, no troszkę nas cofnęło niestety, ale dobra, lecimy dalej, no bo treasure room musimy ogarnąć, mamy tylko jeden klucz w ogóle, no i znowu nas cofnęło. Oj, te klątwy są bardzo niefajne. Dobra, tutaj mamy skrzynkę czerwoną za bombę. Spróbujmy, bo może to być coś fajnego, a może być też słabe. Mamy jakieś pilsy, ok. I found pills, czyli to jest neutralne, a co to nam daje? Jesteśmy mniejsi, no to spoko, wydaje mi się, że ok. Będzie nam, powiedzmy, łatwiej unikać pocisków. Zobaczcie, jak niszczymy sobie przeciwników, przynajmniej na tym drugim piętrze, z obecnymi obrażeniami i tym double shotem. To jest naprawdę bardzo mocny item. A wyobraźcie sobie, że jeszcze mogą być itemki, które nam dają na przykład quadra shota, czyli po prostu... no poczwórne strzelanie, nie? Dobra, to jest spoko item, bo możemy niszczyć samym sobą kamyki, więc nie będziemy musieli tutaj zużywać bomb. I zobaczcie, że mieliśmy tam też niebieski kamyczek, więc od razu go sobie rozwaliliśmy. To jest nic fajnego. Ile mamy bomb? W sensie bomb. Ile mamy tych monetek? 9. Okej, to akurat nam fajnie zadziałało, bo nas przyniosło od razu obok bossa. Także do sklepu nie wchodzimy, lecimy na kolejne piętro. Szybko tutaj skipujemy i ciśniemy dalej. A rękę mamy, powiedzmy, że otwartą, tylko że nie mamy klucza niestety, więc na razie ignorujemy. Tutaj dwa pokoje bez walczenia, znowu pokój bez walczenia, co ciekawe. I okej, mamy gliździory, które tutaj będą chciały za wszelką cenę nas raszować, no ale zobaczcie, że mamy te firshoty, więc je odstraszamy od siebie, no to jest bardzo pomocne. Generalnie bardzo fajne itemki jak na początek. Teraz jakiegoś HP złapać, troszkę jeszcze obrażeń standardowo i myślę, że będzie bardzo git. Jeżeli o to chodzi, no zobaczcie, one nas raszują, ale nawet nie dojdą do nas, bo od razu je straszymy, firujemy tak naprawdę. Dobra, tutaj cyk, oj, ledwo. Okej, pyk. No to nie jest takie trudne, jak nas, w nas nie raszują, jak tutaj się nas boją, więc gitara, powiedzmy. Dobra, tu unik. Tego jeszcze rozwalić, mamy kluczyk, ale kluczyka nie zużywamy na tamtą skrzynkę, zużywamy na, no i dostałem głupio, zużywamy na treasure room w pierwszej kolejności. Dobra, cyk, jeszcze raz, ok, pokonany, mamy monetkę i dobra, lecimy dalej, mamy już bossa, chyba wchodzimy na tego bossa od razu, no nie, zapomniałem, że on tutaj raszuje w nas, wchodzimy na tego bossa, raczej go szybko rozwalimy, biorąc pod uwagę nasze obecne itemki i potem będziemy szukać tego treasure roomu. Cyk, oj, mamy tego. No on nie jest przyjazny dla nas, bo on spawni... No jeszcze wlazłem głupio, ale ja za szybko próbuję wszystko robić, to jest właśnie mój błąd, ale okej. Tutaj je firujemy i zobaczcie, że on w nas w ogóle nie raszuje, bo też go firujemy. Chociaż akurat no teraz się nie udało, ale dobra, widzicie, sfirowany. Dosyć duża szansa jest na to, jeszcze biorąc pod uwagę, że to się, powiedzmy, jakoś tam kombuje z double shotem. I dobra, pokonany dosyć łatwo. No raczej będziemy przez tych przeciwników na razie przechodzić dosyć prosto. Co to jest? HP plus tears up plus shot speed down, czyli to jest ten mały grzybek. No niestety tutaj, jak sami widzicie, mamy znowu taki czar, bo te czary się jakby... Każde piętro może mieć inny czar, że nie widzimy, jaki itemek leży, więc no to nie jest dla nas fajne, biorąc pod uwagę, że... Dobra, nieistotne. Biorąc pod uwagę, że możemy podnieść coś, co nam zepsuje całkiem rana. Zobaczcie, ile my tych pocisków wystrzeliwujemy. Tu coś słyszałem, że upadł, ale nie, chyba mi się wydawało. Więc lecimy dalej i dalej poszukujemy tego treasure roomu. Dobra, te wybuchają, ale chyba je tutaj dokładnie w miarę szybko rozwalimy. Do tego raczej wejść nie wejdziemy po te bomby. No nie, nie wejdziemy, nie ma jak za bardzo, więc dobra, no i dostałem, no nie. Dobra, no już Devil Roomu na tym piętrze i tak nie dostanę, więc nie ma tragedii. Co to jest za pills? Nie wiem nawet, co to było. Chyba jakiś też neutralny, który tam nie wpływał zbytnio na rozgrywkę. I okej, lecimy dalej, musimy sobie pozbierać serca, no tak jak mówię, no tutaj już Devil Room i tak go nie dostaniemy, więc będziemy się martwić o to w następnym pokoju. Też muszę zwracać uwagę na te kamyki, żeby nie przegapić żadnego z plusem, ale na razie zbytnio nie widzę i cały czas nie ma treasure roomu, co ciekawe. I tak musimy, zobaczcie, przeważnie te piętra są tak ułożone, że i tak trzeba przejść całe, żeby się do tego właśnie treasure roomu dostać. No i dobra, żeby to nie był jakiś słaby itemek, tearsy, które tak jakby infekują, powiedzmy, coś w tym stylu, więc nie ma tragedii. No i tu mamy jakiś item za 15,
czy my mamy gdzieś, nie mamy z tego co widzę w tym pokoju żadnych monet, więc dobra, więc chyba idziemy wpłacić do maszyny po prostu, trudno. No ja teraz będę tą maszynę abuzował, możecie być zadowoleni, możecie nie być zadowoleni. O, dosyć szybko się zepsuła. Tego pilsa nie chcemy, czy my wiemy w ogóle co to jest za pils? Aha, czyli robi mnie jeszcze mniejszym, no to nie, nie chcę tego za bardzo. Tam do tej skrzyneczki w sumie byśmy mogli pójść złotej, co była na arenie, czyli tutaj w lewo i do góry i zobaczymy, czy będzie warto. Aha, ta arena już, a bo ja muszę mieć pełne życie chyba, no ale nie będę miał pełnego życia, bo mi braknie pół serca, czyli do tej też nie wejdę, ale spoko, w takim razie możemy wejść tutaj. I dobra, mamy tele pilsa, plus mamy to, no bierz to. No co jest? Weź to od razu użyj, retrovision i telepils, dzięki temu nie będziemy musieli znowu serca tracić, więc to jest jak najbardziej spoko. I dobra, no chyba lecimy na bossa, w sensie na bossa i lecimy na następne piętro, bo już tutaj za dużo rzeczy do ogarniania nie mamy. Te kamyki możemy porozwalać, ale to i tak nam za wiele nie daje. Te grzyby niby możemy rozwalać w ten sposób, bo jest szansa, że tam może z nich coś ciekawego wypaść, ale też jest szansa, że ten grzyb wybuchnie i nam zada obrażenia, a tego byśmy za bardzo nie chcieli. Dobra, kolejne piętro, lecimy raz, dwa, znowu jakiś czar niestety i okej, tu mamy lustereczko, które możemy od razu wysadzić. I tilt up, to jest jak najbardziej spoko, retrovision nas nie satysfakcjonuje. No nie... Dobra, Pretty Fly to jest też jak najbardziej spoko, kto oglądał poprzedni odcinek ten wie, i Full Health, czyli nas uzdrowiło, więc spoko, generalnie, o nie, 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 dobra, generalnie spoko itemki, w sensie spoko pilsy, aha, ten czar robi to, że nie widzimy mapy, więc ciekawie się zapowiada to pięterko, no ale dobra, no będziemy, to jeszcze nie jest na szczęście wcale takie duże, więc raczej będziemy w miarę pamiętać co i jak. To retrovision jeszcze działa, na szczęście niedługo się kończy. A, tu jeszcze te pajęczarze. No widzicie, że zarażamy je i one jakby same się wykańczają tam, powiedzmy. Chciałem to ładnie ominąć, na zrobiłem to, co zrobiłem. No niestety, telepils niech tam sobie na razie leży i tak go zabrać ze sobą nie możemy niestety, bo nam tutaj sama gierka wyrzuca. Serduszko możemy wziąć, dlaczego by nie. 18% na Devil Room, no szału nie ma, nie oszukujmy się. Okej, okay, będziemy na razie próbować tak z dystansu w miarę i znowu dostałem, dramat. No trudno, no z Devil Roomem już się możemy pożegnać. Tak naprawdę. Okej, okay, ładnie tu szczyściliśmy. Gdzie my możemy teraz iść, bo tak jak mówię, no nie ma tej mapki, spróbujemy tutaj do góry. No i czy to nam się opłaciło? No nie bardzo, bo nic tutaj na razie nie ma. Cyk, cyk, cyk. I pokonani. Musiałem się podrapać po nosie, także sorki. Dobra, tych możemy w miarę szybko rozwalić. Teraz tego. I znowu mamy jakiegoś pilsa, który nam co robi? A, czyli zamieniamy się w takiego Pac-Mana. Ale to raczej lepiej by było tego użyć na bosie, no ale wiadomo, nie wiedzieliśmy co to jest w ogóle za tabletka. Czyli lecimy sobie teraz tutaj, spróbujemy w górę, a w górę już byliśmy. Czyli tutaj w prawo, spróbujemy w dół. Dobra, tutaj musimy w miarę to jakoś rozegrać na spokojnie. Dokładnie w ten sposób, cyk, cyk, cyk. No ale i tak... O, to jest dosyć fajna, a my musimy tam jej użyć, bo nam znowu wyrzuci. No użyj. Dobra, cyk. Spełni nam bombę, serduszko i monetę, więc jak i kluczyk, więc jak najbardziej spoko. No i dobra, teraz lecimy w prawo. Niestety tam szczyściliśmy masę pokoi, które i tak nam nic nie dały, więc próbujemy teraz tutaj. Dobra, są czaszeczki, które szybko rozwalamy. No te nasze obrażenia są tak naprawdę kosmiczne. Zobaczcie, że jak my szybko tutaj... Power Pill Top się przyda na bossa, a nie, nie weźmiemy tego na bossa, bo nam będzie wyrzucać. No nie wiem, co jest z tym wyrzucaniem. No na następny odcinek się postaram... Sorki. Na następny odcinek się postaram ogarnąć, już tutaj głos tracę. Mamy kamyczek. Dobra, bo chciałem go rozwalić, a jeszcze bym przez przypadek wszedł w pocisk. Dobra, teraz go rozwalimy. Cyk i dwa serduszka. No szkoda, że dopiero teraz, gdybyśmy poszli, zobaczcie, w górę, to byśmy my go mieli od razu. A tak to niestety... Niestety już i tak tej szansy na Devil Room za dużej nie mamy. Kurde, zobaczcie, tutaj się nie da nigdzie iść. To jest Arcade Room, ale on w sumie możemy porozwalać te maszyny, bo i tak tutaj nic szczególnego nie zrobimy. Zwróciła nam się bombka, plus nam się zwróciło
Plus nam się zwróciło sporo monet, więc spoko. To też rozwalimy, pół serduszka, no to nas nie robi. Zapomniałem, że tu są kolce, nie pytajcie. Dobra, no skoro tam w górę nie i tutaj nie. Aha, tutaj jeszcze możemy iść, ale tutaj to też nas nigdzie nie prowadzi, co ciekawe. O, ciekaw jestem, jak my w ogóle... Dobra, rozwalona. A, my możemy rozwalać te kamyki, zapomniałem o tym całkiem. No, otwieraj się. Otwieraj się. Ciekawa czaszeczka. No dawaj. Nie chce się otworzyć, niestety. Dobra, no i ta też się widzę, że nie otworzy. Okej, okay, teraz się otworzył, cyk. I dobra, teraz tą czarną by trzeba jakoś. Ta czarna się otworzy. No, teraz się otworzyła, super. No i tamta się nawet otworzyła. Genialnie, no otwieraj się. Dobra, ona wybuchnie. Dokładnie i teraz tą, czy ona zginie? Zginie, super, undefinite pills. Ale i tak tam nie wejdziemy, więc dobra, lecimy jeszcze w lewo. Lecimy teraz tutaj w dół. W dół nic nie ma, znowu w lewo. W górę, czy coś tutaj jest, nic nie ma. To jest właśnie to, że się możemy bardzo łatwo zgubić. Aha, tutaj w dół chyba nie byliśmy. Z tego co się orientuję, dokładnie. Więc spoko. I jeszcze dostałem znowu obrażenia. Ajajaj, no tak. Fenomenalne jest moje unikanie ciosów. Właśnie to był mój zamysł, żeby na razie się pouczyć na tym zwykłym trybie, czyli na normalu. Znowu straciłem. Czyli na normalu, a potem sobie przejść na harda, jak ja już tam gierkę powiedzmy ogarnę w miarę. No tutaj mnie chcieliście rzucić, a właściwie jeden widz chciał mnie rzucić na głęboką wodę. To nam daje 5 bombek, więc spoko, może być. Chciał mnie rzucić na głęboką wodę, no i teraz sami widzicie. Okej, treasure room z głowy, teraz powinien być gdzieś tu zaraz boss, bo już bardzo dużo tych pokoi zwiedziliśmy, chcąc nie chcąc. Tak naprawdę wszystkie. Okej, mamy jakiś sklepiszor i w sklepiszorze jest grid, z którego straciliśmy w ogóle znowu serce, no ale to już i tak nieistotne. Z grida leci sporo monet. Niestety maszyna już, o ile dobrze pamiętam, jest zacięta. Ale spoko, w razie tam możemy jeszcze w jakimś sklepie coś ewentualnie kupić. Dobra, to szybko rozwalimy, znowu dostałem obrażenia, superowo. Cyk, cyk i spoko, to nam nic nie robi. Zobaczcie jakie to jest wielkie, no nie rozumiem. Powinniśmy już bardzo dawno temu znaleźć bossa, a my tutaj w dalszym ciągu chodzimy. I przez to dostajemy głupie obrażenia, okej, mamy bossa. Dobra, cyk. I mamy Gurdiego, tego wielkiego, no ale zobaczcie jak on tutaj szybko znika, no to jest tak naprawdę chwila, moment i jego nie ma. No to są obrażenia, które ja chcę, tak naprawdę. Range up, więc też nam się przyda. O, jeszcze skupy niebieskie serce, to fajnie wróży na kolejne piętro. To są obrażenia, które my chcemy mieć. Teraz tak jak mówię, no tylko jakieś serduszka. I ewentualnie jakieś takie pilsy, które powiedzmy jeszcze nas tutaj boostują, czyli jakieś tier zapy i inne tego typu rzeczy. Dobra, ten nas wciąga, no ale tu w miarę szybko to porozwalamy. Okej. O, zobaczcie te kolce. Dobra, te kolce się aktywują, ja myślałem, że one się wyłączyły, ale nie ma wcale tak łatwo. Okej, one tu zaraz zginą od trutki. Ten też zaraz zginie od trutki, no ta trutka też pomaga, no fajne, fajne nam się kombo tych itemków trafiło. Nie możemy powiedzieć, że nie, mamy jakąś niebieską, złotą skrzyneczkę, no za wiele nam nie dała, ale przynajmniej kluczyk zwróciła. No tylko teraz głupio nie stracić serca i będzie git. Tu ich ta sama trutka wykończy, nawet nie musimy celować w tył głowy. I dobra, no i mamy już płody, aha, to już jest jeden przed matką, jedno piętro przed matką, z tego co widzę. Skoro już są ci przeciwnicy, okej, pokonani i lecimy dalej, ci w nas strzelają, to jest czarny, czyli on wybuchnie, no wybuchaj, okej, cyk, ten dostał znowu trutką, z tego co widzę nie ma tu w ogóle kamyków odpowiednich. Tylko ja bym chciał coś przetestować. Ja bym chciał przetestować coś takiego. Aha, to spacją aktywujemy. Dokładnie. I zobaczcie, że obsypało się jakby z tego kamyka i tu nam się otworzyło. Dzięki czemu możemy wejść po to niebieskie serce.
i przy okazji sobie te w razie czego porozwalać. Dobra, czyli tak jak myślałem, to zadziałało. Docker z Roomu na razie nie wchodzimy, bo mamy 100% na Devil Room, więc głupio by to było sobie utrudniać, zwłaszcza że mamy dwa niebieskie serca. Tu jest sklepik, do tego sklepiku oczywiście wejdziemy, no i znowu grid, tylko tym razem ulepszony. No niefajna sytuacja. Zobaczcie, że na niego fir nie działa, w ogóle mu nie wchodzi, dziwne, ale okej, bardzo dużo monet, no kurde, ale by się teraz przydało, bardzo by się teraz przydała ta maszyna, żeby ją sobie dostać, ale sami zobaczcie, że drugi sklepik i znowu grid. I mamy bossa, dobra, teraz do tego bossa wejdziemy, od razu go rozwalimy, raczej tu nie powinno być problemów. Cyk, od razu sobie wejdziemy, o, to jest ten monstro ulepszony, więc on jest dosyć trudnym przeciwnikiem, jakby nie było. Tu już zobaczcie, że na tych piętrach już tutaj brimstone'y się pojawiają coraz częściej. Brimstone'y to jest ten laser czerwony, którym oni strzelają. Na niego też fir nie działa, z tego co widzę. W ogóle nas się tu nie boi, no dziwne, żeby się nas bał, nie oszukujmy się. O, jeszcze on w takim sposób strzela, nawet nie wiedziałem. O, a teraz nam spawni muchy. Ciekawe, ciekawe mechaniki. Zobaczcie, że on, ta trutka też tak średnio mu, jeżeli chodzi o te obrażenia, za wiele mu nie robi. Ale okej, teraz go powinniśmy już dokończyć, dokładnie. I mamy Devil Room. I mamy strzykawę, która nam daje damage up, więc jak najbardziej spoko. I co w tym Devil Roomie? Te sobie rozwalimy, żeby już nie było. Dobra, no i co ja bym chciał? Tak naprawdę chciałbym obydwie rzeczy, więc bierzemy to i bierzemy to. I odblokowaliśmy Azazela, zrobiliśmy wystarczającą ilość handli z diabłem jakby, żeby odblokować Azazela. Czyli kolejny ranik, bardzo dużo wskazuje na to, że to będzie Azazel, bo Azazel jest naprawdę bardzo mocną postacią. Niektórzy nawet mówią, że jest przesadzony, no ale zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Te dwa itemki generalnie bardzo się opłacały, tylko my teraz zostaliśmy na jednym serduszku. I no może nie być kolorowo, nie oszukujmy się, ale zobaczymy jak to nam pójdzie. No teraz tak naprawdę jeżeli chodzi o obrażenia, no to już jest bajka. Teraz tylko skupiamy się na tym, aby tutaj dostać, już wszystko pokonane, nie, jeszcze jeden, aby tutaj podostać serduszka. Dobra, te czaszki sobie porozwalamy, bo dokładnie. O, odblokowaliśmy Kayna, znowu kolejny bohater, 55 monet w jednym ranie zebraliśmy, a ostatnio sobie tak właśnie myślałem, poczekajcie, jak my tutaj wyjdziemy i wejdziemy, to powinni oni zniknąć dokładnie. Ostatnio tak sobie myślałem, żeby zrobić jakiś właśnie, żadnego czarnego serca, ranik, w którym tego Kayna sobie specjalnie odblokujemy. No tu niestety mogliśmy tą skrzynkę otworzyć, ale nie pomyślałem. Tam jest karta Strange, ona nam daje dosyć dużo, tylko no w sensie dosyć dużo na bossie, na którego byśmy mogli ją przenieść, no ale niestety nie przeniesiemy jej z racji tego, że właśnie nam samo wyrzuca te itemki. Dobra, no cały czas nie ma treasure roomu, co ciekawe. Okej, te musimy tu jakoś się poukrywać za kamieniami i porozwalać. Cyk, bardzo przyjemny ranik nam wszedł, bardzo mi się podoba. Tu z tego co widzę nie ma żadnego kamyka z X-em. Jest jakaś demon, ale to na zbytnio... A co to robi? A, do secret roomu nas teleportuje, to możemy wziąć, bo my i tak tych secretów nie bierzemy, tylko no fajnie by było użyć zanim on wyrzuci, dokładnie, udało się. I mamy dwa klucze za darmo, więc jak najbardziej spoko, tu prawie wszedłem w kolce, ale się udało. I co? I nadal nie ma treasure roomu. Czy my chcemy zużyć klucze? Kluczy mamy w sumie sporo, to możemy popróbować. Tu się staniemy jeszcze mniejsi, no to nie. A tutaj co? Undefined pill, co to nam zrobi? Bad gas, czyli generalnie nic takiego. Okej, ci rozwaleni jednym shotem. I co my tu mamy? Friendly ball. Takie sobie, z tego co widzę. Aha, czyli jak... Dobra, rozumiem, ale to jest średnio, to już wolę ten detonator. Zrozumiałem jak to działa po czasie. W sensie doczytałem bardziej, że tam jak rzucimy w potwora, to tak jakby on się respi i jako nasz przyjazny potwór. I dzięki temu możemy walczyć, może nam pomagać walczyć po prostu właśnie z innymi potworami w pokoju, ale to takie sobie, generalnie pewnie bym tego zbytnio nie używał, ja raczej nie mam w zwyczaju tych spacebarów używać. W sumie tam do tego pokoju niepotrzebnie poszedłem, dobrze, że mamy takie duże obrażenia, bo nas to nic nie kosztowało i okej, lecimy na bosika, a w zasadzie na kolejne piętro, bo boss już jest rozwalony, to niech zniknie. No mam nadzieję, że tu żadnego desan, to jest spoko, desan fajnie by było przenieść, kurde, tylko jak my będziemy co chwilę wyrzucać,
bo Desan nam pokazuje mapę, to by się bardzo przydało na matkę. Zgubiliśmy znowu? Zgubiliśmy znowu, dobra, postaram się... Dobra, donosimy tą kartę i używamy na kolejnym piętrze. Znowu wyrzucona, ale okej, doniesiemy, powoli do przodu. O, nawet długo tam nie wyrzucaliśmy, ale dobra. Cyk, wyrzucona. Znowu wyrzucona, okej. No nie, no proszę cię. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Dobra, na bossa weszła. Teraz, żeby jej nie wyrzucić, bierzemy i od razu wchodzimy. Dobra, chyba wzięliśmy ze sobą. Mam nadzieję, że mi się udało. Cyk i okej. Jest karta, więc jej używamy. I będziemy od razu wiedzieć, w którą stronę musimy iść, więc to nam na pewno bardzo pomoże. Tu mamy na dwa klucze zamknięte, możemy wejść w sumie. A, tutaj nic ciekawego nie było, czyli dwa klucze zmarnowane, no ale okej, trudno. Tutaj możemy pójść w tą stronę. Możemy sobie użyć Secret Roomu, który nas przeniesie od razu do Treasure Roomu, co ciekawe. Dobra, te duchy, no rozwal go. Okej, teraz powinno paść. Tutaj używamy bombki, cyk. A, zapominam, że muszę detonować. Tutaj mamy... Okej, w tym sekrecie nie było nic szczególnego. Nie oszukujmy się, ale dobra, teraz sobie wejdziemy od razu do Treasure Roomu. Cyk. Co my tu mamy? Spoko, to możemy wziąć, to nie jest takie złe. I dobra, i lecimy od razu na matkę. Czy my... A, jeszcze sklep mamy po drodze, okej. Czyli zobaczcie, jak nam się opłacało świetnie tą kartę wziąć, nie chciałem tam wejść, bo widzicie, że bardzo nam pomogła na tym piętrze. Dobra, tu nie widzę kamyka żadnego, więc okej, mamy waginy, waginiarze są rozwaleni i okej, no to nas akurat nie robi, wchodzimy sobie tutaj, no i dobra, serduszko oczywiście bierzemy, w sumie to wszystko bierzemy, bo i tak mamy tyle tych monet, że okej, i tu możemy w sumie to rolować. I zobaczcie, PhD teraz nam wylatuje, więc też nam się na pewno przyda. Tears Up znowu. Dobra, w sumie będziemy rolować, dopóki mi się nie skończą albo bomby, albo... No to w naszym przypadku nie jest zbytnio opłacalne, biorąc pod uwagę, że wyrzucamy wszystkie karty i wszystko, co mamy pod kontrolem. Okej, to nam podwaja wszystkie bomby, które lecą, więc spoko. No i co, może by tutaj jeszcze jakieś serce nam się udało za piątkę dostać. No nie, kompas w sumie by się przydał, ale no teraz już nie mamy. I dobra, maszyna wybuchła, my tu jeszcze mamy dwie bomby za piątkę, więc możemy wziąć, niech będą. I lecimy na matkę, tak więc spoko. Kurde, ja tu się boję, że... Dokładnie, że coś takiego się stanie, okej, udało się. Cyk, i jeszcze niebieskie serce, okej, fajnie, udało nam się. Teraz te czaszki, zobaczcie, no z tych czaszek... A, tu są te, nawet nie wiedziałem. Nie, muszę sobie zakładać słuchawki, tylko że ta gra jest tak głośna, jak ja ją nagrywam, że raczej tych słuchawek nie zakładam. No a teraz nie wiem, na przykład, że właśnie jest taki pokój. Dobra, tutaj mamy jak najbardziej pilsa, ale niestety neutralnego. PhD daje coś takiego, że mamy albo pilsy pozytywne, albo neutralne. Nie ma takich, które jakby nam utrudnią rozgrywkę, więc to jest jak najbardziej spoko. Zobaczcie, jak ta matka spływa, to jest chore, jakie my mamy obrażenia. No raczej ten ranik będzie wygrany. Jak ja tutaj bardzo nie zepsuję, a to się może zdarzyć, więc jeszcze nie mówmy hop, no to raczej, tak jak mówię, ten ranik będzie wygrany. Dobra, to jest git. Tutaj widzę, że był niebieski, znowu jakiś itemek nam się odblokował. O, i to jest bardzo fajny item, to jest Guppy's Head. W ogóle jest coś takiego, chyba w pierwszym odcinku wam mówiłem, że jest coś takiego jak zamiana w Guppy'ego. Aby się za... A co my tutaj mamy? Nie, no to nie jest ten nóż taki, który zadaje obrażenia. Nie wiem w sumie, co to robi, tak podniosłem bezmyślnie. Jak zbierzemy trzy itemki Guppy'ego, czyli w naszym przypadku jeszcze dwa, to zamieniamy się w Guppy'ego i przy każdym strzale takim spawni się masa much, dosłownie masa, która się jakby z naszymi obrażeniami... Możemy mieć nawet małe obrażenia, ale one robią takie właśnie dipsy, że to jest chore, że no jak jesteśmy zamienieni w Guppy'ego, to raczej ranik jest wygrany bez dwóch zdań, w 90, powiedzmy 9 przypadkach. No ale okej, teraz już się to raczej nie zdarzy, a my schodzimy w dół. My tutaj się staramy, żeby jak najszybciej po prostu przejść tą gierkę, nie będziemy tam się rozwodzić, nie będziemy zwiedzać za bardzo tych pięter. Mamy od razu tutaj arenkę, którą możemy sobie rozwalić, bo z naszymi obrażeniami no to jest czysta przyjemność i formalność tak naprawdę. Także zobaczcie, jak on tutaj szybko spływa. Cyk, 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 jeszcze go tam klepie ta
ta trutka jakoś tam w tle, więc no jest to naprawdę świetne. Także widać, że Samsonic jest w miarę, powiedzmy, szczęśliwy. Dobra, cyk. Ten Lazarus to była w ogóle porażka, ja tutaj wam nie mówiłem na początku, ale jak tym Lazarusem poprzedni rany tak zrobiłem, jak zrobiłem, no to chciałem za wszelką cenę się tak jakby odegrać i kolejny run zrobić też Lazarusem. I każdy run się kończył po około 10 minutach. Ja musiałem przerywać nagrywanie i jakby... Dobra, tu trzeba na spokojnie. Musiałem przerywać nagrywanie i po prostu nagrywać od początku, także stwierdziłem, że chyba dwa razy tak zrobiłem, bo mówię, to było nagranie tam około 5-10 minut, więc generalnie no dużo z czasu jakoś bardzo nie straciłem, ale mimo wszystko no już stwierdziłem, że ten Lazarus jest jakiś pechowy na razie i na razie sobie, o, Tears Up znowu, na razie sobie już nam tu nie podwaja, znaczy nie podnosi, chyba już mam maksymalny Tears, jaki mogę mieć. Więc stwierdziłem, że na razie sobie zmienię tą postać i spróbuję Samsonem. No i jak sami widzicie, bardzo nam to wyszło fajnie. Dobra, ta morda rozwalona. O, i tam mamy sekrecik, od razu go sobie... A, ja zapomniałem, że mam teraz inny spacebar, ale okej. Mamy jakiś woreczek, no tutaj monetki. Generalnie no już nam się to zbytnio nie przyda. No widzicie, no akurat było podejście, w którym miałem masę monet, to nam się bardzo szybko zacięła maszyna. Tak to generalnie jest, więc tą maszynę troszkę nam zejdzie, żeby ją załadować do maksimum. No ale okej, dobra, ta karta jest taka sobie, więc nas zbytnio nie interesuje. Cyk, rozwalony, ten też powinien być rozwalony, to jest chyba czarny, nie, to jakiś zwykły, nie wiem w sumie co to było. I zobaczcie, że ten spacebar działa co pokój, więc co pokój sobie możemy te muszki spawnić, więc jeszcze jak się ten gap, w którego się zamienimy, skombuje właśnie z tym naszym spacebarem, no to tych much jest taka ilość. O, teraz dostałem głupio, kurde, nie dekoncentruj się tutaj, bo jeszcze możesz to przegrać, biorąc pod uwagę, że na tym czerwonym piętrze dostajemy obrażenia za całe serce, cały czas. No, dawaj, dobra, udało się, ledwo, ale się udało. Cyk, tutaj w prawo, no dobrze by było szybko znaleźć tą matkę, w sensie tą matkę tego bossa. Matkę to już mamy na szczęście pokonaną i w miarę szybko to nam się udało. Dobra, tutaj cyk. Okej, te się zaraz urwią, więc musimy ich tu w miarę szybko rozwalić. Mamy troll bombkę. Okej, uciekliśmy. Dobra, tu mamy takie obrażenia, że możemy na spokojnie ich porozwalać. Cyk, no i dobra, tutaj space barrel mówię, zapominam cały czas używać. Tutaj są te, one chyba wybuchają, czy też nie, te chyba jeszcze nie wybuchają. Są jeszcze takie czarne, które wybuchają i one tak na nas raszują. I tak jak mówię, no jak je rozwalimy, to właśnie nam wybuchają. Ale okej, mamy... To jest dosyć prosty pokój, tu są... A, bo te raszują też, okej, to nieistotne. To jest dosyć prosty pokój, dokładnie, tak jak mówiłem, i mamy od razu bossa, więc wchodzimy do tego bossa, nie ma co się zastanawiać. Tutaj na tym łombie, bo generalnie te dwa ostatnie czerwone, powiedzmy, piętra się nazywają łomb, tak ogólnie rzecz biorąc. Ale z tego co widzę, to tutaj chyba na tym łombie nie ma właśnie niebieskich kamyków, tylko są generalnie tylko czerwone. Dobra, ten jak wystawia tutaj Cooper, my go możemy bić tylko w Cooper, ale zobaczcie, że to jest dosyć proste. I znowu mamy Damage Up i oprócz tego mamy Devil Room. W Devil Roomie za czerwone serce mamy jakiegoś frienda, możemy wziąć, bo to tylko jedno, bo jeszcze dostaliśmy dwa czarne serca, więc jak najbardziej spoko. I dobra, lecimy w dół i lecimy do serca matki, czyli do bossa. Widzę, że tutaj 40 minut nagrania niecałe, więc tak naprawdę, no, tak jak chciałem, tak jak nam się tutaj w... Oj, o nie, no nieistotne, dobra, teraz to już i... No nie, drugie dostałem. Oj, dobra, trzeba się skupić. O, a co ja tutaj mam, jakieś zejście w dół? Co to jest? Aha, tutaj na końcu mamy itemek, to jest taki jakby bonusik, więc spoko. Spider's Love, no okej, niech będzie. To tam chyba jakoś spawni pająki, czy coś w tym stylu, nieistotne. Dobra, tu my byśmy chcieli to rozwalić, żeby nam dało jakieś fajne pilsy. Feromons jest słabe, no generalnie same słabe, no liczyłem bardziej na Balls of Steel. Tu możemy w sumie wejść, w teorii byśmy troszkę pograli o jakieś serca, ale no ja tutaj będę to wszystko w miarę szybko rozwalał. No i też niestety żadne serca mi, troszkę monet miałem, więc niby mogłem pograć, żeby właśnie o jakieś niebieskie serce czy coś w tym stylu, no ale dobra, nieistotne. Staramy się to w miarę szybko przejść i tutaj sobie właśnie do tego bossa dojść. Dobra, tutaj są waginy. Cyk, tu mamy jakiś secret room.
do którego wejdziemy z chęcią. Dobra, pajęczarze. Temperance, to jest nam spełni maszynę, demon, nie wiem w sumie co to robi, zaraz użyjemy tego demon. To nas gdzieś, aha, to nas do secret roomu przenosi, no to tak jak myślałem, tak jak kojarzyłem. Dobra, cyk i cyk, tu szybko rozwaleni, mamy jakiś nowe pomieszczenie duże. No dosyć proste w sumie, no generalnie większość pomieszczeń jest prostych, tylko się możemy właśnie na jakichś kolcach tak jak wcześniej złapać, bo tak to raczej rozwalimy wszystko. Dobra, pokonani i czy, gdzie my tutaj chcemy iść? Kurde, może w górę? Tak wygląda, jakby tu gdzieś zaraz miał być boss, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Pyk, ile my mamy serc? 2,5. O nie, tu są te... Dobra, udało się. Cyk, no niech mi się to... Cyk, no kurde, no to tak wygląda, jakby tutaj dosłownie za momencik miał być boss. No, otworzysz się? Dobra, dzięki. To są w ogóle takie gówna, tylko że gówna ulepszone. Zobaczcie, ile mamy rodzajów gówian w tej grze. To są takie gówne ulepszone, które jak dotkniemy, to nam zadają obrażenia, to raz. A dwa, jak rozwalimy, to one się tutaj zaraz zespałnią, więc no sami widzicie, że nie jest to wcale takie proste. Tutaj mamy secret room po prawej stronie, nasz itemek nam go odkrył, więc z tego co widzę, tam po lewo powinien być już boss, bo ten secret room drugi przeważnie jest właśnie przy bossie. Jeszcze dostaliśmy jedno serce, świetnie. Dobra, wchodzimy tu i tak jak mówię, mamy bossa, dosyć prosty pokój jeszcze na sam koniec, mamy kluczyk i dobra, wchodzimy do tego serca, walczymy z sercem matki, teraz już po prostu w niego ładujemy, już jakby się tutaj nie interesujemy, tylko ładujemy, jak dostaniemy tam jakieś obrażenia, zobaczcie, no to wchodzi jak w masło, postaramy się tutaj nie dostać żadnych obrażeń. No, o, jeszcze dostałem na koniec, bo sam wlazłem, no ale okej, serce pokonane, jeszcze mamy jakiś devil room. Oj, zobaczcie, my możemy wejść jeszcze niżej. Kurde, czy my to chcemy robić? Czy my chcemy zakończyć? Z tymi obrażeniami, czy my jesteśmy szatana w stanie pokonać? No nie jestem pewien. A jeżeli tego nie zrobimy, to jakby nam pójdzie się podejście całe rąbać. No jakbym miał, kurde, jakieś więcej życia, to myślę, że mógłbym to zrobić. A, już mi to zniknęło, dobra, to nieważne, to nie było tematu. Ale i tak raczej bym nie wchodził, bo jakby wolę sobie przejść na spokojnie to serce w dosyć takim, można powiedzieć, krótkim czasie. A później z tymi szatanami i tak dalej się pobawić w jakimś takim pewniejszym ranie, który jakby będzie... powiedzmy, że będzie... Jaki? No taki, gdzie będziemy mieli dużo obrażenia, tak jak teraz, i jeszcze oprócz tego dużo HP, no bo tutaj mieliśmy tak naprawdę tylko dwa hity do dostania. Więc okej, kolejne zakończenie. Jak sami widzicie, obejrzyjmy sobie na koniec. No i napisy końcowe, możemy spacją pominąć. I dobra, mamy kolejne jakieś rzeczy. Odblokowaliśmy nową postać, odblokowaliśmy jakiś tam itemek i na razie tyle. No zobaczcie, że okładka naszego zapisu się znowu, w sensie bardziej plakietka, znowu się zmieniła. I dobra, świetnie, mamy kolejne podejście zakończone. Mamy też bardzo dużo, tutaj Azazel, zobaczcie jakie on ma obrażenia. Mamy też bardzo dużo odblokowanych nowych postaci, między innymi ten Eden, między innymi kto tam był, ten Kane. Więc dobra, no co, następny może sobie zrobimy Azazelem, następny ranik, bo jednak to jest ciekawe, chciałbym wam pokazać. Mimo że to, kto tam gra w tą grę, to pewnie wie, no ale i tak dla samej własnej przyjemności sobie bym chciał zagrać. I może właśnie tym Azazelem będziemy chcieli zajść dalej niż właśnie do tego serca. Natomiast kolejne no będą jakimiś tam innymi postaciami. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, bo bardzo malutko nam brakuje do 6 tysięcy. W sumie to jak to wrzucę, to już chyba będzie 6 tysięcy. No ale tak czy siak zostawcie jakieś komentarze, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!